W dzisiejszym filmie zobaczymy. Trwa druga bitwa o Bachmut. Ukraińcy nacierają na flankach. Eksplozja na platformie wiertniczej w Meksyku. Zginęli pracownicy. Turcja. Erdogan zmienia zdanie. Ukraina zasługuje na NATO. Ukraińcy wysadzili największą bazę wojskową głęboko za liniami wroga. Litwa blokuje ruch na największym przejściu granicznym z Białorusią. Pakistan. Potężny monsun zbiera śmiertelne żniwo. 50 ofiar w 10 dni. Rycerze z 28 brygady rozgromili kadyrowców pod Bachmutem. To prezent z okazji 50. urodzin Załużnego. Brazylia. Runął trzypiętrowy budynek. W środku byli ludzie. Są ofiary. Cios dla Putina. Ankara i Kijów podpisały porozumienie w sprawie dronów. Zapraszam do oglądania. Trwa druga bitwa o Bachmut. Ukraińcy nacierają na flankach. Do niedawna najbardziej aktywny kierunek zaporoski teraz wydaje się ustępować znaczeniem rejonowi Bachmutu. Siły Kijowa zwiększyły skalę ataków na flankach zrujnowanego miasta i kontynuują proces jego częściowego okrążania. Intensywne walki toczą się obecnie w rejonie wsi Kliszczyjówka, położonej u podnóży wzgórz, na które Rosjanie wdarli się jeszcze pod koniec zimy, a które teraz Ukraińcy prawie całkowicie odbili. Wymiana ciosów odbywa się na ich krańcu, a walka wydaje się wyrównana. Raz teren tuż przed wsią jest zajmowany przez siły Kijowa. Za chwilę wchodzą Rosjanie i kontratakują przy silnym wsparciu artylerii. Aktualnie okupanci mają trzymać się ostatnich umocnień, a walki trwają na odcinku niespełna 10 km. Starcia są jednak bardzo intensywne i wyczerpujące dla obydwu stron. Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie codziennie rzucają do walki nowy kilkudziesięcioosobowy pododdział, który następnego dnia muszą zastępować nowym. W samych ruinach walki są sporadyczne i głównie ograniczają się do ostrzału artyleryjskiego. Obie strony nie zaangażowały jeszcze swoich głównych sił i środków, trzymając je w pewnej odległości za frontem. Są gotowe do użycia i czekają na kluczowy moment, który może zadecydować o wyniku aktualnej rundy walk. Blogerzy wojenni podają, że Ukraińcy ewidentnie starają się skłonić Rosjan do popełnienia błędu w gospodarowaniu tymi oddziałami. Ukraińcy od początku czerwca wywierają mocną presję nie w jednym punkcie, ale w kilku, zmieniając co chwilę punkt ciężkości. Ma to utrudnić przeciwnikowi ocenę, gdzie może nastąpić decydujące uderzenie przy użyciu tych dwóch z trzech brygad stojących w obwodzie. Eksplozja na platformie wiertniczej w Meksyku. Zginęli pracownicy. Na wodach Zatoki Meksykańskiej na platformie gazowej obsługiwanej przez państwowy krajowy koncern naftowy Petroleos Mexicanos Pemex doszło w piątek do eksplozji. Dwie osoby zginęły, natomiast jedną uznaje się za zaginioną. 8 pracowników zostało rannych, przy czym obrażenia nie zagrażają ich życiu. Z platformy wiertniczej Nohoch położonej w pobliżu półwyspu Yucatan ewakuowano 321 osób. Obiekt uległ całkowitemu zniszczeniu. 4 inne platformy położone w pobliżu pozostały nienaruszone. Instalacje taka jak ta, która spłonęła, wydobywają gaz, a następnie przesyłają go rurociągami do zbiorników magazynowych lub statków. Z pożarem walczyły 4 łodzie gaśnicze. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną eksplozji. Wszystkie osoby, które poniosły śmierć i większość rannych, to pracownicy zatrudnieni przez podwykonawcę firmy Pemex. Turcja. Erdogan zmienia zdanie. Ukraina zasługuje na NATO. Podczas wizyty Zełenskiego w Stambule strony omówiły m.in. kwestię kontynuacji porozumienia zbożowego, którego ważność upływa 17 lipca, relacji dwustronnych oraz przypadającego na 11 do 12 lipca szczytu NATO w Wilnie. Erdogan zapewnił o niesłabnącym poparciu dla Ukrainy, szczególnie po bezprawnej aneksji Krymu. Do dziś deklarujemy na wszystkich platformach nasze poparcie dla integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. A naszą solidarność z Ukrainą okazaliśmy w praktyce, udzielając konkretnej pomocy w sferze politycznej, gospodarczej, humanitarnej i technicznej, mówił Erdogan. Prezydent Turcji zaznaczył, że Kijów i Moskwa powinny rozpocząć negocjacje pokojowe oraz poruszył temat przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO. Ukraina zasługuje na członkostwo w NATO i chcę jeszcze raz podkreślić jedną rzecz. Nikt nie straci na nadejściu sprawiedliwego pokoju, zapewnił.
Erdogan zapowiedział, że planuje niedługo spotkać się z rosyjskim prezydentem. Putin ma w sierpniu złożyć oficjalną wizytę w Turcji. Wołodymyr Zełenski powiedział, że na wspólnej konferencji w rozmowie o Krymie zapewnił Erdogana, że Ukraina odzyska półwysep. Przywrócimy naszą kontrolę prawną nad Krymem i przywrócimy bezpieczeństwo na Półwyspie i sprawiedliwość dla wszystkich mieszkańców Krymu, w szczególności dla Tatarów krymskich, którzy teraz niestety ponownie są poddawani brutalnym represjom i naciskom ze strony Rosji, oświadczył Zełenski. Erdogan zaznaczył, że Turcja jest gotowa pomóc w odbudowie Ukrainy. Nasze firmy budowlane, które są liderami tego rynku na Ukrainie, pomogą naszym ukraińskim przyjaciołom w odbudowie kraju, obiecał turecki przywódca. Ważne miejsce w rozmowach zajęły także kontrakty obronne. Na koniec Erdogan powiedział, że Rosja i Ukraina powinny wrócić do rozmów pokojowych i żadne z nich nie przegra na nadejściu sprawiedliwego pokoju. Ukraińcy wysadzili największą bazę wojskową głęboko za liniami wroga. To najbardziej udana operacja Ukraińców od lata 2022 roku. W nocy z piątku na sobotę wschodnią część obwodu ługańskiego tymczasowo okupowanego przez wojska rosyjskie wstrząsnęły eksplozje. Nagrania zostały opublikowane w mediach społecznościowych przez lokalnych mieszkańców. Mowa o wsi Sorokine w rejonie Krasnodonu. Sorokine, obwód ługański, wtórna detonacja ich amunicji, informuje kanał Monitor. Inny kanał podał, że do eksplozji doszło w rejonie wsi Suchodilsk. Obydwie położone są blisko siebie. Według dostępnych danych w rosyjskiej bazie wojskowej, w której znajdował się skład amunicji, wybuchł potężny pożar. Na filmie słychać odgłosy detonującej amunicji. Silne eksplozje słychać było w sąsiednich miejscowościach. Mieszkańcy Ługańska twierdzą, że nawet oni poczuli wybuch. Jak zauważył dziennikarz Denis Kazański, Suchodilsk i Sorokine to głębokie tyły okupantów znajdujących się na granicy z Federacją Rosyjską. Wydaje się, że w najbliższym czasie niedobór pocisków w armii rosyjskiej nieco się zwiększy, informuje Kazański. Według dziennikarza ukraińskie siły nie odniosły tak dużego sukcesu od lata 2022 roku, kiedy dopiero zaczęły używać HIMARS-ów. Do ataku rakietowego na rosyjski skład amunicji położony na głębokim zapleczu terenów kontrolowanych przez Rosjan doszło około 130 km od linii frontu. Kilka kilometrów dalej znajduje się przejście graniczne Izvarino i teren Federacji Rosyjskiej. Litwa blokuje ruch na największym przejściu granicznym z Białorusią. W sobotę Litwa jednostronnie wstrzymała rejestrację osób i pojazdów na przejściu granicznym w Miednikach. O sytuacji poinformował Białoruski Państwowy Komitet Graniczny. W raporcie komitetu czytamy, że Mińsk jest w stanie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, tymczasem zaleca kierowcom wybór tras alternatywnych. Cała odpowiedzialność za zaostrzenie sytuacji na granicy i tworzenie się kolejek leży po stronie litewskiej, ogłosiły białoruskie służby graniczne. Przypomnijmy, że po zamknięciu granic przez Polskę cały białoruski ruch towarowy szedł przez litewskie przejście, powodując wielokilometrowe kolejki tirów. W piątek Litwa wznowiła tymczasową kontrolę na granicach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie. Kontrole obejmują 7 przejść granicznych, 2 z Polską i 5 z Łotwą i potrwają do 13 lipca. Utrudnienia czekają podróżnych także na lotniskach oraz w portach morskich. W dniach 11 i 12 lipca w Wilnie odbędzie się szczyt NATO. W wydarzeniu wezmą udział delegacje z blisko 50 krajów. Z zapowiedzi Jensa Stoltenberga wynika, że podczas szczytu w Wilnie utworzona zostanie Rada NATO Ukraina, by zacieśnić współpracę z Kijowem. Ponadto sojusznicy mają pomóc w koniecznych przemianach w sektorze bezpieczeństwa Ukrainy oraz w służbie zdrowia. Mamy nadzieję, że szczyt NATO w Wilnie będzie wydarzeniem historycznym. Nie tylko dlatego, że jest to szczyt odbywający się najdalej na wschód od granic NATO, ale również ze względu na decyzje, które przyczynią się do rozwoju i umocnienia sojuszu. Czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych Litwy. W Wilnie zostanie także formalnie zatwierdzona decyzja o przedłużeniu kadencji Jensa Stoltenberga jako sekretarza generalnego NATO. Pakistan. Potężny monsun zbiera śmiertelne żniwo. 50 ofiar w 10 dni. Intensywne deszcze od zeszłego miesiąca nawiedzają także Pakistan.
Powodzie i osunięcia ziemi przyczyniły się już do śmierci co najmniej 50 mieszkańców miasta Lahore w ciągu zaledwie 10 dni. Od początku czerwca burze i powodzie zabiły blisko 80 osób, w tym 16 dzieci. Blisko 90 osób zostało rannych, w tym niektóre ciężko. Służby meteorologiczne przewidują w nadchodzących dniach więcej intensywnych opadów deszczu w całym kraju i ostrzegają przed potencjalnymi powodziami w zlewniach największych rzek Pendżabu. Władze prowincji do spraw zarządzania klęskami żywiołowymi poinformowały w piątek, że pracują nad relokacją ludzi mieszkających wzdłuż dróg wodnych. Każdego roku między czerwcem a wrześniem letni monsun przynosi Azji Południowej średnio 70-80% rocznych opadów. Ma kluczowe znaczenie dla środków do życia milionów rolników. Daje bezpieczeństwo żywnościowe w regionie zamieszkałym przez około 2 miliardy ludzi, ale zbiera przy tym śmiertelne żniwo i powoduje zniszczenia. Pakistan, będący pod względem ludności piątym krajem świata, mimo że sam odpowiada jedynie za mniej niż 1% globalnej emisji gazów cieplarnianych, jest jednym z państw najbardziej narażonych na ekstremalne warunki pogodowe spowodowane zmianami klimatu. Według naukowców sezonowe monsuny są coraz silniejsze i bardziej nieprzewidywalne. W zeszłym roku spowodowały, że pod wodą znalazła się 1/3 kraju. Zniszczone zostały 2 miliony domów, a śmierć poniosło ponad 1700 obywateli. Rycerze z 28. Brygady rozgromili kadyrowców pod Bachmutem. To prezent z okazji 50. urodzin Załużnego. Poseł Rady Najwyższej Ukrainy Oleksiej Gonczarenko poinformował 8 lipca, że 28. Brygada imienia rycerzy kampanii zimowej pokonała pod Kliszczyjewką żołnierzy pod dowództwem Ramzana Kadyrowa. Wysłano prezenty na urodziny naczelnego wodza. Rycerze z 28. Brygady upiekli grupę tiktokerów Kadyrowa pod Kliszczyjewką. Radzenie sobie z siłami zbrojnymi Ukrainy nie przypomina kręcenia filmów na TikToku, powiedział deputowany. 28. Brygada zaznacza, że ten sukces pod Bachmutem to prezent urodzinowy dla naczelnego wodza Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Załużnego. Wieś Kliszczyjewka znajduje się na południowym skrzydle Bachmutu. Siły ukraińskie niedawno opanowały tam ważne wzgórza, które pozwoliły im przejąć kontrolę nad południową częścią miasta. O wieś toczą się ciężkie walki. Rosyjskie i ukraińskie media podały, że część rosyjskich żołnierzy wycofała się z wioski. Tego samego dnia żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy Bachmutski Demon poinformował o wielkim nasileniu walk o Kliszczyjewkę, zaznaczając, że osada jest prawie wyzwolona. To nie jest jeszcze pod pełną kontrolą, to jednak kwestia czasu, poinformował wojskowy bloger. Brazylia. Runął 3-piętrowy budynek. W środku byli ludzie. Są ofiary. W piątek w stanie Pernambuco na północnym wschodzie Brazylii zawalił się budynek mieszkalny. Ratownicy przez całą dobę przeszukiwali gruzy w poszukiwaniu ocalałych. Akcję utrudniały ulewne deszcze. Wiadomo, że zginęło co najmniej 8 osób, a 5 zostało rannych. Wśród ofiar jest dwoje dzieci w wieku 8 i 5 lat. 4 osoby zostały uratowane spod gruzów. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w miejscowości Janga w pobliżu miasta Recife. Przyczyny katastrofy badają śledczy. Będą wyjaśniać, czy doszło do katastrofy budowlanej, eksplozji, czy zamierzonego działania. Region zmaga się w ostatnim czasie z ulewnymi deszczami. Liczące ponad 1,5 miliona mieszkańców portowe miasto Recife, stolicę stanu Pernambuco, nawiedziły w ostatnich dniach obfite opady. W mieście i jego okolicach wprowadzono w piątek stan zagrożenia. Śledczy biorą pod uwagę okoliczności. Na zawalenie się budynku mogło wpłynąć osunięcie się ziemi lub obciążenie systemu odwadniającego. Cios dla Putina. Ankara i Kijów podpisały porozumienie w sprawie dronów. Poza tym wizyta prezydenta Ukrainy w Stambule przyniosła wiele korzystnych z punktu widzenia Kijowa rezultatów. Państwa podpisały też porozumienie o współpracy w obszarze strategicznych przemysłów. Skupią się one na rozwoju pojazdów bezzałogowych, a w szczególności dronów odgrywających istotną rolę w trwającej wojnie. Ukraina zyska lepszy dostęp do bezzałogowców, które pozwolą się jej bronić przed wrogiem i być może większą przychylność istotnego sojusznika. Z kolei Turcja będzie mogła testować swoje rozwiązania w warunkach realnej walki, a dodatkowo korzystać ze zdobytego przez Ukraińców doświadczenia w tym zakresie. Ponadto w sobotę wieczorem prezydent Ukrainy poinformował, że wraca do kraju z Turcji, a wraz z nim wywiezieni tam ukraińscy obrońcy.
Wracamy do domu z Turcji i sprowadzamy naszych bohaterów do domu. W końcu będą ze swoimi bliskimi. Chwała Ukrainie, poinformował Wołodymyr Zełenski. W maju 2022 roku obrońcy Mariupola po niemal 3 miesiącach bardzo ciężkich walk, w tym w oblężonych zakładach Azowstal, trafili do rosyjskiej niewoli. We wrześniu w wyniku wymiany jeńców z Rosją udało się uwolnić z niewoli ponad 200 ukraińskich obrońców, a także 10 cudzoziemców, którzy walczyli po stronie sił zbrojnych Ukrainy. 5 uwolnionych dowódców pułku Azow miało pozostać w Turcji z osobistymi gwarancjami bezpieczeństwa prezydenta Erdogana aż do końca wojny. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!